Muhammad Ali po przegranej walce z Larem Holmesem w 1980 roku dostał telefon od legendarnego trenera Gasa Di Amato. Trener wpierw nakrzyczał na byłego mistrza, a następnie przekazał, iż aktualnie wychowuje młodego chłopca, który po latach pomści jego przegraną. Gas przekazał telefon dla chłopaka, aby porozmawiał z byłym mistrzem. Młodym chłopcem okazał się przyszły mistrz świata, Mike Tyson. Mike z żalem stwierdził, iż widział walkę. Oraz obiecał dla byłego mistrza, iż w przyszłości pomści jego przegraną. W 1988 roku doszło do wyczekiwanego starcia Tysona z Larem Holmesem. Chwilę przed rozpoczęciem walki do żelaznego Majka podszedł Muhammad Ali, który, nachylając się do ucha zawodnika, wypowiedział słowa: Dorwij go dla mnie. Mike Tyson bezlitośnie dominował nad swoim przeciwnikiem, a już w rundzie czwartej brutalnie znokautował swojego oponenta.